Dzień dobry, witam państwa w wywiadzie gospodarczym. Naszym gościem jest dzisiaj pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiać o inflacji, która jest, no, ten temat jest jednym chyba z najważniejszych w tej chwili tematów, jeżeli chodzi o gospodarki, nie tylko gospodarkę polską, ale w ogóle gospodarki światowe. Tydzień pod tym względem dla nas jest również interesujący, bo dzisiaj po południu poznamy dane o sierpniowej inflacji w Stanach Zjednoczonych. W lipcu było to 5,4%. W środę opublikowane zostaną finalne dane o sierpniowej inflacji w Polsce. Przypomnę, że było to 5,4% wobec 5% w lipcu. W tym tygodniu jeszcze będą dane o inflacji w Wielkiej Brytanii, to też jest dosyć istotne. I tak patrząc z punktu czysto teoretycznego, gospodarka przekroczyła etap tak zwanej inflacji pełzającej, czyli wzrost przekroczył 5% rocznie i wyszedł w taki etap, który się nazywa etapem inflacji kroczącej. To jest taki przedział od 5 do 10%. Ten pułap 10% wydaje się dosyć w tej chwili dosyć abstrakcyjny, ale właśnie o tym, czy tak rzeczywiście jest, to o tym porozmawiamy. Chciałbym panią zapytać na początek, co leży u podstaw takiej wzrostu inflacji zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Czy to są podobne przyczyny, czy one są tak naprawdę różne w zależności od kraju, od rynku i od gospodarki? No rzeczywiście inflacja jest zjawiskiem globalnym w tej chwili. Dotyka no w zasadzie większość krajów. Jeżeli popatrzymy na Europę, na Unię Europejską, strefę euro w szczególności, popatrzymy na Stany Zjednoczone, rzeczywiście wszędzie inflacja jest na podwyższonym poziomie i sięga poziomów niewidzianych, no w niektórych przypadkach wieloletnich. Główną przyczyną tej inflacji jest oczywiście pandemia. Pandemia spowodowała no przede wszystkim braki w dostawach towarów na całym świecie. To było oczywiście spowodowane lockdownami, to było spowodowane zamknięciami fabryk, brakiem dostępu również do wielu usług. Więc to po otwarciu tych gospodarek i wzroście popytu, bo przecież konsumenci też mieli ograniczone możliwości kupowania, spowodowało gwałtowne wzrosty cen tych towarów. Część z tych czynników jeszcze cały czas nie wygasła, bo o ile powiedzmy w Europie sytuacja nie wygląda najgorzej, jeżeli chodzi o epidemię, to na przykład w Chinach w tej chwili my do końca też nie wiemy, co tam się dzieje, ale sądząc po tym, że zamykane są jednak niektóre fabryki, że po prostu towar nie wyjeżdża z tych fabryk, nie jest dostarczany na rynki zagraniczne, no sugeruje, że problem jest dosyć duży. W związku z tym można też przypuszczać, że ta sytuacja jeszcze trochę potrwa, a więc te braki podażowe jeszcze będziemy z nimi się borykać. Pandemia była tym czynnikiem głównym, który podbił inflację na całym świecie, ale oczywiście mamy też czynniki w przypadku Polski i innych również krajów lokalne. Ja przypomnę, że my żeśmy z podwyższoną inflacją wchodzili w rok 2020, jeszcze przed wybuchem pandemii. Ta inflacja no solidnie już przekraczała 4% w ujęciu rocznym i pandemia była tym czynnikiem, który tą inflację nam trochę wyhamował z tego względu, że no nastąpił lockdown, prawda, zamknięcie wielu obszarów, sklepów, usług, w związku z czym po prostu nie było popytu. No ale wraz znowu z otwarciem gospodarki popyt zaczął wracać i ceny zaczęły rosnąć. Oczywiście mamy ceny regulowane, które w dużej części odpowiadają za wzrosty cen. To są ceny energii, no sierpień chociażby tego roku, wzrost cen gazu dla gospodarstw domowych. To są wszystko czynniki, które również przekładają się na inflację. No i to, co ważne, w Polsce dużo szybciej rosną ceny usług, ogólnie rzecz biorąc, niż ceny towarów. Ta inflacja w lipcu wyniosła ponad 6% w przypadku samych usług. To ma związek oczywiście z wyższymi kosztami funkcjonowania firm
W okresie pandemii, po otwarciu części usług właśnie po trzeciej fali, ale też rosnącymi kosztami pracowniczymi. Mieliśmy podwyżki przecież płacy minimalnej, która siłą rzeczy wymusiła na niektórych sektorach podwyżki płac, a to jest zazwyczaj przekładane finalnie na ceny tych usług po prostu dla konsumentów. I tak jak powiedziałam, no pandemia też wymusiła wzrost kosztów funkcjonowania w związku z tym, że część firm usługowych musiało zapewnić przecież maseczki, płyny do dezynfekcji i tak dalej. No, niestety na razie nie wygląda na to, żeby ta inflacja miała nam się obniżać. Ona pozostanie podwyższona. No właśnie, dlatego chciałem panią zapytać o tą granicę tych 10% w relacji rok do roku. Czy jest to realne? Czy to jest realne w jakiejś perspektywie? Bo zważywszy no, na temperaturę jednak dyskusji na temat inflacji, wydaje się, że te perspektywy, że ona będzie jednak rosła, są poważnie brane pod uwagę. Pamiętajmy, że chyba to jest jedna z takich najbardziej interesujących dyskusji w tej chwili na temat inflacji, poziomu inflacji, to jakie progi będzie za chwilę przekraczała. Czy ten wzrost inflacji ma według pani jakiś pułap, czy zatrzyma się to w pewnym momencie? No dzisiaj na przykład oczekuje się ze Stanów Zjednoczonych, że ta inflacja będzie spadała, ale chyba nie jest to powszechne oczekiwanie. Czy jak pani widzi granicę wzrostu tej inflacji? No w przypadku Stanów Zjednoczonych i tych danych, na które czekamy, to wydaje mi się, że tam jest jednak ryzyko, że ona ponownie przyspieszyła, aniżeli obniżyła się. Oczekiwania rynkowe są takie, że ona zatrzymała się na tym poziomie. Ale tutaj możemy patrzeć na inny wskaźnik jeszcze, który... Przepraszam, przerwę, bo tam jest nawet pojawiły się takie opinie, że tam jest ryzyko stagflacji, biorąc pod uwagę te ostatnie dane na przykład z amerykańskiego rynku pracy, czyli to jest zjawisko rzeczywiście niepokojące, bo stagflacja to jest wysoka inflacja, jednocześnie stagnacja gospodarcza. Zgadza się. Więc tutaj jest jeszcze takie ryzyko się pojawia, o którym nie tak dawno jeszcze nikt nawet nie pomyślał, że coś takiego może istnieć. No, co więcej, to ryzyko dotyczy nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale wielu gospodarek i Polski również może dotyczyć. To nie jest tak, że my jesteśmy tutaj jakby z tych ryzyk wykluczeni. Wracając do inflacji w Stanach Zjednoczonych, ona jest najwyższa od 2008 roku, czyli od momentu, kiedy wybuchł kryzys finansowy, więc też bardzo wysokie poziomy. I co więcej, dlaczego uważam, że ona może dzisiaj się okazać wyższa od oczekiwań rynkowych? Bo jak popatrzymy na inny wskaźnik cen producentów, tak zwany PPI, to ten wskaźnik w zasadzie sięga właśnie już tych dwucyfrowego poziomu. W Stanach Zjednoczonych on jest oczekiwany, czy już nawet, chyba zdaje się, były publikowane dane ostatnie, on przekroczył 10%. A te ceny producentów, tak jak powiedziałam, z pewnym wyprzedzeniem pokazują, co się będzie działo w inflacji konsumenckiej. Jeżeli ceny wyprodukowania towarów rosną w takim tempie, to możemy się spodziewać, że one ostatecznie zostaną przełożone właśnie na ceny konsumenckie, a więc inflacja będzie rosła. U nas w Polsce, jeżeli mówimy o poziomach inflacji, ja nie spodziewam się, żebyśmy do końca tego roku zeszli na niższe poziomy z tą inflacją, czyli poniżej nawet 5,4%. Ona się może utrzymywać w tej okolicy, ale na sam koniec roku być może sięgnie nawet 6%, bo takie są prognozy. Raczej z poziomem podwyższonym, czyli przekraczającym 5%, wejdziemy w nowy rok, dlatego że już słyszymy o tym, prezes URE się na ten temat wypowiadał, że będziemy mieli od nowego roku podwyżki cen energii najprawdopodobniej i one będą raczej dwucyfrowe niż jednocyfrowe. Prawdopodobnie też znowu mogą wzrosnąć ceny gazu, bo te ceny na świecie też rosną. Nie wiadomo, jaka będzie sytuacja z paliwami, ale jest szereg czynników, które tą inflację nam na pewno na początku przyszłego roku też podbiją. No i teraz dalsze oczekiwania ekonomistów są takie, że inflacja w przyszłym roku będzie nam powoli hamować, ale uwaga, tutaj tym czynnikiem, który będzie na to wpływał, jest ta wysoka baza odniesienia z tego roku, czyli to, że ta inflacja w tym roku tak przyspiesza, będzie powodowało, że w roku przyszłym ona będzie trochę hamować. No, niemniej jednak, jeżeli ta inflacja w takim moim optymistycznym scenariuszu wyhamuje nam do 3,5%, to jest nadal wzrost cen, prawda? To żebyśmy my zobaczyli w sklepach, załóżmy, spadek tych cen, no to ta inflacja, musielibyśmy mieć w statystykach deflację.
A spodziewamy się, że inflacja będzie nadal, tylko tyle, że będzie na to tempo wzrostu cen będzie niższe. Także my musimy jakby przyzwyczaić się do tego, że czekają nas po prostu dalsze wzrosty cen. Może nie aż w takim tempie, jak obserwujemy to w tej chwili, ale one w przyszłym roku także się pojawią. No, zwłaszcza w kontekście tego, że oczekiwane jest również wyższe jeszcze w przyszłym roku tempo wzrostu gospodarczego niż w roku bieżącym. No właśnie, tempo wzrostu gospodarczego, a jednocześnie instrumenty, które unijne, na przykład, które będą wprowadzane prawdopodobnie w ciągu najbliższego czasu, no może nie roku, ale być może dwóch, trzech lat, czyli pakiet Fit for 55, czyli zielona rewolucja. Pani wspomniała o cenach, rosnących cenach energii, one wynikają już w tej chwili głównie z tego, że rosną ceny uprawnień do emisji CO2. To są bardzo wysokie koszty i ten wzrost cen energii będzie wynikał głównie z tego, ale to jest nie tylko to, bo pakiet Fit for 55 oznacza również wprowadzanie podobnych mechanizmów, jeżeli chodzi o transport i budownictwo, czyli to się przekłada już na wszystkie dziedziny życia, aktywności społecznej. Czy to nie oznacza, że istnieje takie ryzyko, że ten proces wzrostu inflacji będzie jednak postępował i on będzie niezależny jednak od czynników wewnętrznych, znaczy rosnące ceny energii, rosnące koszty transportu, rosnące koszty budownictwa, a w tym również utrzymania mieszkań, będą napędzały tą inflację w dosyć szybkim tempie? I czy jednak perspektywa roku, dwóch, trzech nie oznacza, że to będzie taki proces nieustającego wzrostu inflacji, może w mniejszym stopniu, większym, ale jednak czy nie powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że będziemy żyć w takim klimacie rosnących jednak cen, i to w bardzo różnych dziedzinach życia? Tak, ja tutaj w pełni się zgadzam, że musimy się przyzwyczaić do tego, że te procesy inflacyjne, tak jak powiedziałam, będą nam towarzyszyły w najbliższych nie tylko miesiącach, ale oczywiście latach. Tutaj polityka ratowania klimatu, ratowania planety, no jest na pewno w przypadku Unii Europejskiej polityką bardzo drogą. Te wzrosty cen certyfikatów emisji CO2 rzeczywiście z aukcji na aukcję są coraz wyższe, co podwyższa nam rzeczywiście koszt energii, ale również musimy brać pod uwagę to, że energia w Polsce jest wytwarzana w praktycznie ponad 80% z węgla, a ceny węgla w tej chwili na świecie również notują wysokie wzrosty. To oczywiście pomaga górnictwu, ale dla firm, które wytwarzają tą energię z węgla, no powoduje, że koszty jej wytwarzania są jeszcze wyższe. I docelowo oczywiście to się będzie przekładało również na nasze rachunki, które będą rosły. Także to jest rzeczywiście pewien czynnik częściowo niezależny może od nas, ale z drugiej strony, jeżeli inflacja będzie napędzana popytem konsumpcyjnym, popytem inwestycyjnym, na który przecież czekamy i bardzo liczymy, no to są instrumenty, którymi Rada Polityki Pieniężnej chociażby, w zasadzie tylko Rada Polityki Pieniężnej może przeciwdziałać. Rada Polityki Pieniężnej na szczęście ma te instrumenty. Na razie cały czas wstrzymuje się z ich użyciem, no ale miejmy nadzieję, że w niedługim czasie, patrząc na to, co się dzieje, te instrumenty no, będą już używane, zwłaszcza, że w naszym regionie, w Czechach czy na Węgrzech, banki centralne tamtejsze te procesy zacieśniania polityki monetarnej, podwyżki stóp procentowych już rozpoczęły od kilku miesięcy i ten proces tam już się dzieje. I na zakończenie jeszcze chciałem panią zapytać o takie zjawisko dosyć specyficzne, o hiperinflację. Czasami mam wrażenie, że ta temperatura dyskusji na temat inflacji wynika również z takich obaw o hiperinflację, czyli bardzo wysoką inflację. Friedman, noblista, powiedział kiedyś, inflacja jest zjawiskiem monetarnym, natomiast hiperinflacja psychologicznym. Czy pani widzi jakieś ryzyko pojawienia się hiperinflacji gdzieś w jakimś regionie świata? No ja mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Ta hiperinflacja to są takie umowne wzrosty cen w dłuższym okresie o ponad 50%. To jest ta dolna taka granica. Ja mam nadzieję, że znaczy nie możemy żadnych zjawisk tak naprawdę wykluczyć, prawda? Sama pandemia na przykład, wybuch jej w 2020 roku, to jest też zjawisko, którego się nikt kompletnie nie spodziewał i nikt nie przypuszczał, że spowoduje takie zmiany
na świecie. Więc tak jak mówię, żadnych zjawisk wykluczyć nie możemy, ale no wydaje się, że to jest jednak, to nie jest aż tak duże zagrożenie, ta hiperinflacja. Podwyższona inflacja jak najbardziej, ale nie hiperinflacja. Mamy nadzieję, że jednak tą pandemię uda się zwalczyć i wrócimy na normalne, bardziej tory. Myślę, że to jest rzeczywiście zjawisko dosyć abstrakcyjne. Dziękuję pani za udział w naszym programie. Państwu dziękuję za uwagę. Naszym gościem była pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo.